Pokój i dobro. Witam wszystkich na 56. spotkaniu z cyklu Głos Biura Promocji Kultumen, czyli Pusparekoto. Dzisiaj mamy 2 października 2021 roku, jest sobota i znajdujemy się w miejscowości Bardo, w metropolitarnym sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Świętej Wiary. Dzisiaj diecezja świdnicka obchodzi tutaj swoje coroczne spotkanie wszystkich kółek różańcowych. Z tej też okazji dzisiaj w tej bazylice odbyły się również uroczystości przekazania relikwii pierwszego stopnia pierwszych polskich misjonarzy męczenników błogosławionego Michała Tomaszka i błogosławionego Zbigniewa Strzałkowskiego. Zapraszam wszystkich do obejrzenia relacji z tych wydarzeń. Błogosławionego Zbigniewa Strzałkowskiego i błogosławionego Michała Tomaszka
oraz certyfikat postulatora generalnego dla parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, Sanktuarium Matki Bożej Strażniczej Wiary w Bardzie Śląskim. Podpisany ojciec Marian Gołąb, prowincja Kraków, 2 października 2021 roku. Przewielebny księże biskupie Marku, nasz pasterzu, serdecznie witamy Cię w naszej wspólnocie pielgrzymkowej Żywego Różańca z naszej diecezji świdnickiej. Kolejny raz przychodzimy do naszej Matki, strażniczki wiary w Bardzie, aby tutaj umocnić naszą wiarę, pogłębić nadzieję i umacniać miłość w naszych wspólnotach parafialnych. To szczególny czas dziękczynienia za beatyfikację prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. Niech ci nowi błogosławieni, a także męczennicy franciszkańscy, błogosławiony Zbigniew i Michał, orędują za nami z naszymi aniołami stróżami w codziennym naszym życiu. Szczęść Boże! Jeszcze jak chodziłem, dwie bardzo słowo, jeszcze się wielokrotnie mówiłem, chociaż też krótko. Bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkich, na czele z księdzem biskupem, księżmi, którzy tu przybyli, siostrami zakonnymi, drogie siostry i bracia, z naszymi braćmi franciszkanami, którzy są. I bardzo jestem wdzięczny Bogu, nawet się w tym momencie ojciec odczytywał ten dekret prowincjała, to powiem wam, że mi łezka w oczach się pojawiła, bo bardzo przeżywałem ten moment odejścia z tego świata 20 lat temu, jak doniosła nam prasa informację, że nasi Polacy, misjonarze oddali życie tam na ziemi zarubiańskiej. Bardzo dziękuję za ten dar relikwii tutaj w sanktuarium, że mam ten słowo, mamy sporo relikwii. I jeszcze raz życzę wam wszystkim, abyśmy tutaj u Matki Bożej dobrze się czuli, abyśmy się czuli i doświadczali tej wielkiej miłości macierzyńskiej, jaką ona ma do każdego z nas. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński powiedział, że każde sanktuarium na ziemi Maryjne zwłaszcza, nawet to najmniejsze, to jest dłoń Maryi wyciągnięta do wiernych. A więc życzę wam, żebyście dzisiaj doświadczyli tego uścisku matczynego, matczynej dłoni, tu u strażniczki Wiary Świętej. Pokój i dobro. Czujemy się bardzo zaszczyceni sprawą Janem, tą możliwością złożenia świadectwa o naszych braciach męczennikach z Pariakoto w 30. rocznicę ich świadectwa. Tak jak słyszeliśmy, przyjechaliśmy do was z Krakowa, chociaż każdy z nas pracuje w innych nieco miejscach i okolicznościach. Zacznę od tego, że dobrze sobie przypominam to, co miało miejsce nie tak dawno, bo zaledwie 32 lata temu. Wówczas, pamiętam, to było w lipcu 1989 roku, kiedy żegnaliśmy dziś błogosławionego Michała Tomaszka, który wyjeżdżał na misję. To ten, widzicie go tutaj na banerze, ten wyższy, z takim charakterystycznym gestem skrzyżowany w rąbach na piersiach. Pamiętam go, ponieważ to pożegnanie było
wyjątkowe. Z jednej strony żegnaliśmy kogoś, kto jedzie do dalekiego kraju. Nie wiadomo, co się tam będzie działo. O Peru niewiele wtedy jeszcze było wiadomo w Polsce. Sam Michał zresztą, przygotowując się na misję, chyba też nie do końca wiedział, co go tam czeka. Natomiast był człowiekiem szczęśliwym. On wyjeżdżał na misję, ponieważ spełniały się jego marzenia. Marzył o wyjeździe na misję. Prosił o to przełożonych, aby mu pozwolili tam wyjechać. No i ten dzień był spełnieniem jego marzeń. Drugą rzeczą, którą zapamiętałem z tej chwili, było to, że ubrany był w szary habit, dokładnie tak jak na tamtym zdjęciu, i bardzo mu tego habitu zazdrościłem. Dlaczego? Dlatego, że my, Franciszkanie, nosimy w Polsce habity koloru czarnego, tak jak święty ojciec Maksymilian. Na wizerunkach występuje przede wszystkim w habicie koloru czarnego. Natomiast nasi misjonarze, każdy, kto wyjeżdża na misję, nosi habity w kolorze popielatym, szarym. No i bardzo tego habitu zazdrościłem. Byłem studentem jeszcze wtedy w krakowskim seminarium. No i ten dzień jakoś zapadł mi w pamięci, szczególnie dlatego, że Michał był mi bardzo bliską osobą. Znaliśmy się właśnie z czasów, kiedy w jakiś sposób podprowadzał mnie i pomagał mi odkrywać moje franciszkańskie powołanie. Michał dołączył w 1989 roku do dwóch współbraci, którzy półtora roku wcześniej pojechali do Peru, do miejscowości o nazwie Pariacoto, położonej na wysokości 1300 metrów u podnóża wysokich, bardzo wysokich gór andyjskich, by tam poprowadzić misję, którą franciszkanie zdecydowali się otworzyć na prośbę ówczesnego biskupa diecezji Chimbote Luisa Bambarena, jezuity, który od kilku dobrych lat szukał misjonarzy do tego miejsca. Niestety bez powodzenia, bo każdy, kto tam pojechał, udawał się na tę misję, wytrzymywał miesiąc, dwa, kilkanaście miesięcy, jeden z księży wytrzymał, ale wracali z uwagi na bardzo trudne warunki pracy, no i miejsce. Misja w Pariacoto to teren swoją rozciągłością przypominający nasze polskie Podhale. Z rozsianymi blisko 80, czy 90, chociaż oni blisko 72 wówczas, małymi wioskami, kapliczkami, do których można było dotrzeć jedynie pieszo albo konno, dotrzeć z tym, z czym normalnie przychodzą misjonarze, ze Słowem Bożym, z katechezą, z posługą sakramentalną, mszą świętą. Niekiedy odprawiano na wysokości ponad 4000 metrów. Możecie sobie wyobrazić, jaki to jest wysiłek fizyczny, więc misja naprawdę bardzo, bardzo trudna. Ale największą trudnością i nieszczęściem mieszkańców tamtych terenów była nie tylko bieda, wszechobecna bieda, ale także epidemia cholery, która dotknęła tamten region bardzo poważnie. Ta choroba rozprzestrzeniała się bardzo szybko, ludzie umierali z powodu braku żywności, braku lekarstw, dostępu do bieżącej, czystej wody. Pozostawieni byli sami sobie. Stąd nasi bracia, oprócz głoszenia Słowa Bożego, oprócz tego, co robi każdy misjonarz, musieli podjąć także jakieś zmaganie z tą ludzką biedą, zaradzić jakoś potrzebom tych, którzy tam czuli się bezradni. Stąd też udało się w dość krótkim czasie uruchomić kilka programów charytatywnych, zwłaszcza wspieranych przez diecezję Ayacucho, gdzie można było
dostarczyć do tamtych ludzi lekarstwa, jakąś opiekę medyczną, dostęp do lekarzy, pielęgniarek, ale także zacząć udostępniać, Zbigniew to potrafił robić, dostęp do czystej wody. Otwarto programy edukacyjne, ponieważ no, tam nikt nie umiał czytać ani pisać, więc mieszkańcy tamtych wiosek byli analfabetami. Pomijając szczegóły, w dość krótkim czasie nasi bracia zyskali sobie ogromną sympatię słynących z raczej nieufności wobec obcych mieszkańców tamtejszych terenów. Największym jednak nieszczęściem Peru na przełomie lat 80. i 90. nie była epidemia cholery, ale wojna domowa. Wojna domowa, która w ostatecznym rozrachunku pochłonęła ponad 70 tysięcy ofiar. My pamiętamy, co znaczy wojna domowa. Może mieliśmy stan wojenny, ale tego się nie da porównać z tym, co wtedy działo się w Peru. Brat zabijał brata. Wojna została wywołana przez komunistyczną partię Peru, która przy pomocy swojego zbrojnego ramienia terrorystycznej organizacji o nazwie Sendero Luminoso próbowała obalić rząd, zmienić system polityczny, a wszystko to według ideologii Karola Marksa, a więc wywołując bunt ludu, który miał przeprowadzić rewolucję i dokonać radykalnych zmian w sposobie funkcjonowania społeczeństwa. A wszystko to przy pomocy terroru, porwań, zabójstw, okrucieństwa, które tamten biedny naród przecierpiał bardzo. Jak wiemy, ideologia Marksa, sami senderyści, bezwzględnie likwidowali każdego, kto stanął na drodze do przeprowadzenia ich rewolucji. I na tej drodze prędzej czy później musieli się znaleźć nasi bracia. Senderyści chcieli otworzyć w Pariakoto coś w rodzaju szkoły partyjnej do indoktrynowania tamtejszej ludności. Ale wkrótce po przybyciu braci ludzie zamiast chodzić na spotkania partyjne i słyszeć o przygotowaniu się do rewolucji albo karmić swój gniew z powodu biedy po to, żeby ta rewolucja mogła wybuchnąć, coraz częściej chodzili do kościoła, bo tam słyszeli zupełnie coś innego. Tam słyszeli o Ewangelii, o miłości Boga do człowieka, o pokoju, o sprawiedliwości, którą można zdobyć nie ogniem i mieczem, nie przy pomocy kałaszynkowa, karabinu, morderstw, ale przy pomocy modlitwy, pojednania, zrozumienia dla drugiego człowieka, współczucia, miłosierdzia. Każdy, kto zestawia te dwa sposoby myślenia, wie doskonale, że prędzej czy później musiało dojść do jakiejś konfrontacji. Nasi bracia byli ostrzegani. Wysyłano im ostrzeżenia, próbowano namówić, szantażować, aby opuścili misję. Kiedy pewnego dnia jedna z sióstr zakonnych przyszła do Zbigniewa, wiedząc, że atmosfera gęstnieje i dzieje się coraz bardziej niebezpiecznie, zapytała Zbigniewa, czy wy chcecie wyjechać, czy w tej sytuacji chcecie ratować swoje życie. No i wówczas Zbigniew powiedział, tak, my mamy możliwość powrotu do Polski. Nasi przełożeni w każdej chwili mogą kupić nam bilety powrotne. Tylko, że myśmy przyjechali tu dla was. A wy nie macie gdzie uciec. Wszystkich was ze sobą nie zabierzemy, a jesteśmy z wami. No dobrze, a jeśli was zabiją? Jeśli nas zabiją, to pochowajcie nas tutaj. No i tak się też stało, bo 9 sierpnia 1991 roku wieczorem po mszy świętej, odprawianej po raz ostatni w życiu,
grupa Zbigniew i Michał zostali aresztowani przez grupę uzbrojonych senderystów, którzy wjechali do miasteczka, aresztowali ich, zabrali samochody i w tych samochodach przeprowadzili pokazowy, coś w rodzaju krótkiego, formalnego procesu, zarzucając im, że są agentami imperialistów, że pochodzą z kraju Jana Pawła II, który jest wrogiem komunizmu, że głoszą pokój i dobro, mamią ludzi religią, która jest opium dla ludu i tak dalej, i tak dalej. Nasi bracia oczywiście podjęli dialog z nimi. Mówili, że to nie jest prawda. Ostatecznie siostra Berta, która była świadkiem tego sądu, usłyszała pytanie, które zadał Michał senderystom. No dobrze, oskarżacie nas o różne rzeczy, które nie są prawdą, ale zostawmy to. Powiedzcie, co złego zrobiliśmy. Jeśli popełniliśmy gdzieś błąd, to nam to udowodnijcie. Po tym, jak mi siostra Berta po tym pytaniu zapadło, tylko milczenie. Tak czy inaczej, senderyści wywieźli naszych dwóch braci poza Pariakoto, do przylegającej do tego miasteczka wioski o nazwie Pueblo Viejo. No i tam wyprowadzili z samochodu i strzałem w tył głowy rozstrzelali. Wraz z nim zginął także burmistrz miasteczka, były senderysta, który nawrócił, może nie tyle nawrócił się, co zmienił poglądy pod wpływem pracy i świadectwa naszych braci. Zaraz potem, jak sprowadzono ciała do kościoła w Pariakoto, mieszkańcy tych wszystkich wiosek z misji zaczęli schodzić się, by pożegnać swoich padrinos, swoich ojców, braci. I wtedy już widać było, każdy ze świadków mógł powiedzieć, że oni nie żegnali ich tylko jako ofiary terroru, przemocy i bestialstwa. Oni żegnali jako ludzi świętych. Pamiętam, gdy w lutym 2005 roku Ojciec Święty Franciszek podpisał dekret o beatyfikacji Zbigniewa i Michała, ja zapytałem mieszkańców Pariakoto, czy się cieszą z tego powodu, że po tylu latach długiego procesu zostaną wyniesieni do chwały ołtarza. Wówczas powiedzieli mi, ojcze, oczywiście, że się cieszymy, ale proszę pamiętać, że oni dla nas zawsze byli ludźmi świętymi. No i teraz można by godzinami opowiadać o tym, kim oni byli. Więc zrobię to w największym skrócie. Gdy zginęli, Zbigniew miał 31 lat, 33 lata, a Michał 31. Byli młodymi kapłanami. Obydwaj pochodzili z rodzin mieszkających na wioskach. Zbigniew starszy urodził się w Zawadzie koło Tarnowa, tam się też wychował, tam kończył całą edukację, potem zechciał zostać franciszkaninem. W swoim podaniu od razu napisał, że chce wyjechać na misję wzorem i być franciszkaninem na wzór świętego Maksymiliana. Michał urodził się i wychował w Łękawicy na Żywiecczyźnie, koło sanktuarium Matki Bożej Rychwałckiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej wstąpił do naszego niższego seminarium duchownego w Legnicy. I tutaj też zdał maturę i napisał po ukończeniu tej szkoły także podanie o wstąpienie do zakonu. I też w tym podaniu od razu powiedział, że chce pracować jako misjonarz z najbardziej ubogimi ludźmi. To podobieństwo do świętego Maksymiliana w przypadku Michała wyrażało się w tym, że miał ogromne nabożeństwo do Matki Bożej Niepokalanej. Zawsze przy jego biurku była figurka Matki Bożej Niepokalanej. Zawsze w momentach trudnych oddawał siebie samego pod jej opiekę i jej wstawiennictwo.
całe to nabożeństwo obaj czerpali, jak już powiedziałem, właśnie ze świętego Maksymiliana i opatrzność Boża sprawiła, że umarli dokładnie 50 lat po męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana. Czyli w tym roku obchodzimy 30. rocznicę ich śmierci, a jednocześnie 80. rocznicę śmierci ojca Maksymiliana. Jak powiedziałem, można by bardzo długo opowiadać o szczegółach ich życia, choćby o tym, jak wyglądała ich edukacja seminaryjna. Michał bardzo od samego początku chciał pracować z ubogimi i z dziećmi. Miał zresztą do tego rzeczywiście ogromny talent, więc już w seminarium zajmował się katechezą dzieci niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo. Potem poświęcenia króciutko, przez 2 lata był katechetą w Pieńsku. Natomiast Zbigniew w seminarium zainteresował się tym, co jest teraz także w Kościele tematem bardzo aktualnym, mianowicie ochroną środowiska. Akurat w 79 roku, wkrótce po tym, jak wstąpił do zakonu, Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił świętego Franciszka patronem ekologów. I Zbigniew założył w naszej prowincji zakonnej ruch ekologiczny świętego Franciszka z Asyżu. Pierwszy ruch ekologiczny w ogóle w Kościele. Chciał się specjalizować także w działaniach na tej rzeczy, w tym temacie. Proponowano mu studia specjalistyczne. Miał zresztą umysł inżynierski. Tym przypominał także świętego Maksymiliana, ale jednak miłość i postanowienie wyjazdu na misję zwyciężyła. Przed wyjazdem pracował w Legnicy, w tym niższym seminarium duchownym, jako wykładowca, jako wychowawca. Bracia i siostry, kiedy Kościół stawia przed nami osoby święte, kiedy mówi o męczeństwie, o męczennikach, kiedy pozwala nam czcić męczenników, oddawać cześć także ich relikwią, to trzeba pamiętać, że bynajmniej nie chce koncentrować nas na tych osobach. Owszem, pytania o tym, kim byli, gdzie się wychowali, z jakich rodzin pochodzili, jak wyglądała ich edukacja, w jaki sposób odkryli swoje powołanie do życia zakonnego, kapłańskiego, dlaczego wyjechali na misję i wreszcie w jakich okolicznościach oddali swoje życie. To jest wszystko bardzo ciekawe, to jest wszystko bardzo interesujące i warto się z tym zapoznać. Natomiast Kościół, kiedy mówi o męczennikach, to nie stawia pytania o to, kim oni byli, ale stawia każdemu z nas pytanie o to, kim jest ten, który człowieka z natury swojej słabego, skoncentrowanego zazwyczaj na sobie, takiego, który chce ocalić siebie, który kieruje się niekiedy instynktem, wręcz samozachowania, potrafił zdolnić do oddania swojego życia za Chrystusa, za wiarę, za drugiego człowieka. Kim jest ten, który potrafi człowieka uczynić świadkiem krwi? Kim jest Jezus Chrystus? To jest najważniejsze pytanie, jakie stawiamy sobie. Kim On jest? I to jest zadanie, które staje przed każdym z nas. My jako chrześcijanie mamy świadomość tego, że to jest najważniejsze pytanie, które musimy sobie w życiu postawić. Ojciec Święty Benedykt XVI z encyklice Deus Caritas Est napisał takie zdanie, które jest teraz w Kościele bardzo często powtarzane. Ono brzmi mniej więcej tak, że chrześcijaństwo nie jest systemem etycznym, filozoficznym, nie jest światopoglądem. Bycie chrześcijaninem zaczyna się od momentu spotkania z osobą Jezusa Chrystusa. Spotkania
którym nic już nie jest takie jak wcześniej. Jezus uczy nas miłości i tę miłość nam daje. A to nie jest tak, że my jesteśmy niezdolni do kochania. My jesteśmy zdolni do kochania. W jakiś naturalny sposób. No, mama, kiedy wydaje na świat dziecko, to jej nie trzeba uczyć, żeby to dziecko kochać. Ona po prostu to robi, wie, jak to robić, jak kochać swoje dziecko. Kiedy mężczyzna z kobietą spotykają się i wchodzą w jakąś relację, odkrywają miłość, której też zasadniczo nie muszą się uczyć. Owszem, później tę sztukę miłości powinni oczywiście udoskonalać, zwłaszcza jeśli wejdą w związek małżeński. I to jest jakieś wyzwanie. Ale generalnie rzecz biorąc, my przychodzimy na świat z jakąś zdolnością kochania. Ale jest taki rodzaj miłości, którą człowiek sam z siebie nie ma i mieć nie może. To jest miłość, która pochodzi z nieba, która jest nadprzyrodzonym darem. Po grecku nazywamy tę miłość agape. Miłość, która potrafi kochać nieprzyjaciół i potrafi oddać życie za drugiego, zapomnieć o sobie, powiedzieć temu drugiemu: ty jesteś ważniejszy niż ja. Tak sobie myślę, mając świadomość, że męczeństwo jest darem Ducha Świętego, jak uczy Kościół. Jest absolutnym darem. To nie jest tak, że my mamy do czynienia z jakimś bestialstwem, okrucieństwem itd., itd. To jest możliwość naśladowania Chrystusa w sposób wręcz doskonały. Naśladując Jego samego, który oddaje życie za każdego z nas i uzdalnia nas właśnie do takiej miłości. No i pewnie tak jak tutaj wszyscy siedzimy, to przypuszczam, że większość z nas raczej nie dostąpi tego daru męczeństwa. Nie będziemy wezwani do tego, aby w jednym momencie przelać swoją krew na świadectwo wiary Bogu Chrystusowi, choć kto wie, Pan Bóg ma swoje plany. Natomiast jesteśmy wezwani do tego, aby każdego dnia, tam gdzie jesteśmy, codziennie, w tym życiu, jakie prowadzimy, w małżeństwie, w rodzinie, przelewać każdego dnia swoją krew, kropla po krwi. W małżeństwie, w którym, jak doskonale pewnie większość wie, nie jest związkiem łatwym, chociaż przepięknym. Ileż jest takich momentów, w którym trzeba, żeby dochować wierności, by dochować wierności tej miłości, którą się deklarowało i którą się kiedyś tak łatwo wypowiadało, trzeba powiedzieć: ty jesteś ważniejsza niż ja. Ty jesteś ważniejszy niż ja. W jaki sposób dla siebie umrzeć? Po to, aby dać świadectwo mocy Bożej. Tę umiejętność mamy, tę umiejętność powiedzenia w momencie, kiedy mi na czymś zależy, kiedy jestem przekonany, że mam rację, ja powiedzieć drugiemu: ty jesteś ważniejszy niż ja. Ty jesteś ważniejsza niż ja. To właśnie dlatego w małżeństwie Jezus nam błogosławi i daje nam tę moc z nieba, tę nadprzyrodzoną moc miłości, która potrafi mnie samego skoncentrowanego na sobie przemienić w kogoś, kto umiera każdego dnia, przelewając swoją krew. I do tego jesteśmy wezwani, kiedy stajemy przed męczennikami, kiedy mamy przed sobą obraz świata, który był gotów oddać swoje życie i powiedzieć drugiemu: oni są ważniejsi niż jestem ja. Ja wiem, że to się łatwo mówi, że to w praktyce jest bardzo trudne, ale
My jesteśmy naprawdę do tego wezwani. Chrystus nas do tego wzywa, powołuje. Pewnie podczas Eucharystii usłyszymy dzisiaj słowo, które nawiąże do dzisiejszego wspomnienia liturgicznego, bo wiemy, że dzisiaj przeżywamy wspomnienie liturgiczne świętych aniołów stróżów, kiedy to Kościół uświadamia nam, że Pan Bóg nie tylko nas kocha, nie tylko nas chce, nie tylko chce, żebyśmy żyli na tym świecie, byli jakimś odbiciem, odzwierciedleniem Jego osoby, ale także nie pozostaje nas samych. Daje nam aniołów stróżów, którzy, jak dzisiaj będziemy słyszeć w Słowie Bożym, będą Cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Posyłam anioła przed Tobą, aby doprowadził Cię do celu. Usłyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu. No i co? No a co z męczennikami? Nie dotrzymał słowa. Mówi, że będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził łukami. Wierzycie Bogu, który tak mówi? Wierzymy Mu? No, a świadectwo męczeństwa, dlaczego nie posłał swojego anioła i nie odwrócił kul, które uderzały w ich głowę? Albo nie zatrzymał tam, spadają kamienie po drodze, tych terrorystów i ocalił ten świat. Ocalił naszych ojców, którzy robili przecież tak dużo dobrego. Dlaczego tego nie zrobił? Bóg ciągle nam powtarza słowami Jezusa, niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. I tutaj w kontekście tego męczeństwa i aniołów chcę Wam powiedzieć o takiej historii, którą usłyszałem całkiem niedawno. To jest historia dwóch mało doświadczonych pilotów, którzy w pewnym momencie zagubili się w gęstych chmurach i nie potrafili wylądować w docelowym lotnisku. Próbowali wszystkich możliwych sposobów, cała wiedza, którą mieli po ukończonych kursach, zawiodła, nikt nie potrafił im pomóc. W pewnym momencie zaczęli się modlić. No i kiedy tak się modlili, usłyszeli nagle w odbiorniku radiowym głos. Gdy zapytali, kto to, mówi, że kontroler z małego lotniska w pobliżu, nad którym lecą. No i ten kontroler poprowadził ich bezbłędnie do wylądowania i cali ocalenia. Później jakie było ich zdziwienie, że to lotnisko od lat było już nieczynne, zamknięte, a w wieży kontrolnej nie było żywej duszy. I tak sobie myślę, że tak, Pan Jezus mówi, niech się nie trwoży serce wasze, niech się nie lęka, bo w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. To On nie mówi tego tak sobie. Jezus wypowiedział te słowa w Wielki Czwartek, w momencie, kiedy sam miał świadomość, że na drugi dzień go już nie będzie. Kiedy, że tak powiem, strach podchodził mu do gardła i miał świadomość tego, jaka męka go czeka. Wielki Czwartek, wtedy, gdy klęczał w Getsemani, krwawiąc potem krwią i doświadczył anioła, który został posłany do Niego i podał Mu kielich, który ostatecznie Jezus wypił na naszego zbawienia. Był taki moment, to była środa przed pamiętnym piątkiem 9 sierpnia 91 roku. Bracia mieli taki zwyczaj w Pariakoto, że co środę było wystawienie Najświętszego Sakramentu. I gdy byli ludzie, no to oczywiście wszystko było w porządku, ale gdy nikogo w kościele nie było, bo to była całodniowa adoracja, jeden z nich zawsze klęczał przed tym Najświętszym Sakramentem po to, aby modlić się w intencji misji, w intencji wszystkich spraw, o które ludzie prosili. I mieszkańcy, którzy pamiętają Zbigniewa, który wystawił Najświętszy Sakrament, zaświadczają, że tego dnia on coś potwornie przeżywał.
był bardzo poruszony. Co chwila wchodził do tego kościoła i wychodził, tak jakby chciał zaczerpnąć świeżego powietrza. Był nie tylko smutny, ale wręcz niektórzy mówili, że przerażony. A w piątek, kiedy przyszli terroryści i kiedy próbowali także swoim zachowaniem wywołać jakiś strach w mieszkańcach, łącznie z naszymi ojcami, Zbigniew był nieporuszony. Ze spokojem opatrywał małą dziewczynkę, ze spokojem także mówił do Michała. Nie wiemy dokładnie, co mówili, najprawdopodobniej pocieszał go, kiedy już było wiadomo, że chyba nic się nie da zrobić. Był zupełnie kimś innym. Ja głęboko wierzę w to, że doświadczył swojego Getsemani. Doświadczył tego, co Jezus posłał swojego anioła, który przeprowadził go przez to doświadczenie Jezusowe, doświadczenie życia, męczeństwa, śmierci i ocalenia w Jezusie. Michał tego dnia kończył wycieczkę z młodzieżą w Łaraz, taka miejscowość położona powyżej 4000 metrów. I kiedy już byli gotowi do drogi powrotnej, w schronisku, w którym mieszkali, na piętrze, na dole wybuchł pożar. I ten pożar mógł spowodować eksplozję butli gazowej, ten zbliżał się w kuchni, więc wszyscy byli zamknięci ogniem na piętrze, natomiast na dole w tej kuchni było coraz więcej ognia i Michał wtedy wziął koc, zanurzył go w wodzie, okrył się tym kocem, wszedł w ten ogień i odłączył butlę, wyrzucając ją na zewnątrz. Świadkowie mówią jednoznacznie, ocalił nam życie. Ale wieczorem złożył ofiarę ze swojego życia. Pan Bóg posłał anioła, żeby ocalił życie innych, dając mu odwagę. Męską odwagę do tego, żeby poświęcić siebie, ale dał mu także anioła, który go przeprowadził przez doświadczenie śmierci, doświadczenie Jezusa zmartwychwstałego. No, to chyba już trzeba lądować. Niech mi aniołowie służą, poprowadzą tych dwóch niedoświadczonych pilotów. Co chciałbym wam powiedzieć, kochani, na zakończenie? Chcę tylko powiedzieć, że może zakończyć tym nawiązaniem do rocznicy 80. rocznicy świętego ojca Maksymiliana, bo my nosimy w sobie takie przekonanie, zresztą Zbigniew i Michał to przekonanie by z nami dzielili, że nie byłoby tej męczeńskiej śmierci naszych męczenników z Pariakotu, gdyby nie ojciec Maksymilian. A także świadectwo Jana Pawła II. 11 sierpnia 1991 roku, a więc już dwa dni po tym, jak zostali rozstrzelani w Pariakotu, a właściwie w dzień naprawdę wzruszającego pogrzebu naszych braci, papież święty dziś Jan Paweł II spotkał się w Krakowie z rodzinami zabitych misjonarzy. Był właśnie w Polsce, bo wyniósł, beatyfikował wtedy błogosławioną Anielę Saladę. No i gdy nawiedzał jej relikwie w naszej bazylice franciszkańskiej, w bardzo takim prostym ojcowskim geście przygarnął najbliższych i błogosławił im. Byli rodzice Zbigniewa, mama Michała, rodzeństwo. No i wtedy powiedział do ojca Jarosława Gwardiana, przełożonego tych naszych męczenników, wtedy w Polsce, powiedział, mamy pierwszych polskich misjonarzy męczenników. To są pierwsi polscy misjonarze męczennicy. No i wiemy, że potem w genialnej encyklice Fides et Ratio napisał,
Męczennik jest najbardziej autentycznym świadkiem prawdy o życiu. Wierzę, dzięki spotkaniu z Jezusem Chrystusem znalazł prawdę o własnym życiu. I w tej pewności nikt a nic nie zdołał mu odebrać. Ani cierpienie, ani śmierć zadana przemocą nie skłonią go do odstąpienia od prawdy, którą odkrył spotykając Chrystusa. Oto dlaczego po dziś dzień świadectwo męczenników nie przestaje fascynować, znajduje uznanie, przyciąga uwagę i pobudza do naśladowania. Bracia i siostry, chrześcijaństwo nie zaczyna się od rewolucjonizmu, tak jak także wielu teologów w Ameryce Południowej chce przekonać. Chrześcijaństwo, jak napisał papież Benedykt, zaczyna się od męczennika. I ludzkość zawdzięcza męczennikom nieskończenie więcej wolności, niż zdołali jej zapewnić wszyscy rewolucjoniści. Mieszkańcy Pariakoto na grobach naszych męczenników zostawili taki napis. Firmes en la fe, mocni w wierze. Ardientes en la caridad, płonący miłością. Mensajeros de la paz, posłańcy pokoju. Hasta el martirio, aż do męczeństwa. A kiedy przyszła beatyfikacja, napisali hymn, którego refren brzmi: Ellos están aquí, son testigos de la esperanza. Oni tutaj są. Są świadkami nadziei. Ich krew wsiąkła w kwiaty tej ziemi i one pozwoliły na nowo wykwitnąć. Na tej ziemi, która była pozbawiona nadziei, która była pozbawiona miłości, oni nam tę nadzieję przywrócili. Dlatego Ellos están aquí. Oni tutaj są. No i będą też tutaj, w tym sanktuarium bardziej śląskim. Chcemy w jakiś sposób ich tutaj pozostawić, ale pozostawić was także z tym słowem, którym jeszcze raz dziękuję, że mogłem się podzielić. Niech Pan wszystkim błogosławi. Nie rozstawajcie się z różańcem. Niech to będzie obrona przeciwko złu, które z różnych stron próbuje w nas uderzyć. Takiej postawy uczyli się od Maryi każdego dnia święci. Wśród nich także dzisiejsi błogosławieni franciszkańscy męczennicy, ojciec Michał i ojciec Zbigniew, ponieśli męczeństwo o śmierć za wiarę. Ojciec Michał Tomaszek urodził się niedaleko Żywca, ale uczył się w Legnicy. W ten sposób miałem okazję też poznać jego historię z bliska. Wiem, że miał dwie siostry i brata bliźniaka. Jego ojciec zmarł, kiedy Michał miał 9 lat. Pierwsze śluby zakonne złożył 40 lat temu. I po 6 latach studiów w Krakowie przyjął święcenia prezbiteratu. 2 lata pracował w Pieńsku, też na terenie diecezji legnickiej. Tam ujawniał swoje piękne marzenia o pracy misyjnej. Przed wyjazdem na misję ojciec Michał Tomaszek w kościele parafialnym, gdzie posługiwał jako katecheta i wikariusz, wyraźnie mówił, że jeśli trzeba będzie dla Bożej sprawy złożyć ofiarę życia, to nie będzie się wahał. Czy mógł wtedy przewidzieć, że Pan Bóg zaprosi go do szczególnego udziału w swoim życiu? I ojciec Zbigniew Adam Strzałkowski urodził się w Tarnowie. Chodził do technikum mechanicznego, pracował w
też w Państwowym Ośrodku Maszynowym, ale ciągle w nim było takie pragnienie, żeby zostać zakonnikiem, księdzem. Wstąpił do nowicjatu franciszkańskiego i w 1996 roku przyjął święcenia presbiteratu, został kapłanem i zaraz też został skierowany do pracy wychowawczej. Wtedy to jeszcze było niższe seminarium duchowne, potem już było to liceum, właśnie w Legnicy. I znów była okazja trochę bliżej zapoznać się z jego życiem, wrażliwością wiary i miłością do Matki Najświętszej. To był jednak tylko etap nabierania doświadczenia, żeby mógł potem pracować jako misjonarz w Peru. Ojciec Zbigniew był przekonany, że gdy się idzie na misję, to co słyszeliśmy dzisiaj, jesteśmy ojcu bardzo wdzięczni. Jeśli się jedzie na misję, to trzeba być gotowym na wszystko. Obaj misjonarze wśród ubogiej ludności peruwiańskiej byli niezwykle lubiani, wręcz kochani. Ojciec Zbigniew miał niezwykły talent trafiania i pomocy chorym, samotnym, starszym. Ojciec Michał z kolei był kochany przez dzieci i młodzież. Grał na gitarze. Obaj franciszkańscy misjonarze przychodzili z pomocą miejscowej ludności. Nieśli pomoc, przyjaźń, zawsze uśmiechnięci, a nade wszystko nieśli dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie i o Jego miłości do każdego człowieka. Właściwie oni, mieszkańcy Pariakoto, widzieli w nich twarz Jezusa. I to, co dzisiaj słyszeliśmy, trzeba pamiętać, że pracowali w niezwykle trudnych warunkach. Owego dnia, to był piątek, 9 sierpnia 1991 roku, zamaskowani terroryści z komunistycznego ruchu rewolucyjnego Świetlisty Szlak wtargnęli do klasztoru w Pariakoto, skrępowali misjonarzy i wywieźli poza miasto. Terroryści żądali, żeby ojcowie zaprzestali całej swojej pracy duszpasterskiej, żeby zaprzestali głoszenia Ewangelii. I po długiej rozmowie, kiedy oprawcy zażądali do nich, od nich, aby przyłączyli się do ruchu marksistowskiego, i kiedy po rozmowie oprawcy doszli do wniosku, że nie da się nakłonić misjonarzy do tego, żeby się wypalić swojej wiary, po prostu ich zamordowali, strzelając im w tył głowy i w plecy. Spalili też samochody misjonarzom. Wysadzili też pobliski most w powietrze. Oto jak oddali swoje życie dla Chrystusa i ze względu na Niego. Jest prawdą, że rząd Peru przyznał najwyższe odznaczenia państwowe dla nich. Wręczono je uroczyście w ambasadzie peruwiańskiej w Warszawie, wręczono rodzicom tych wspaniałych franciszkanów, Polaków. Siostry i bracia, to wielka łaska też dla nas wszystkich, że w tajemnicy świętych obcowania mamy ich dzisiaj przy sobie, bo chcemy razem z Maryją i tymi świętymi męczennikami z Pariakoto, polskimi błogosławionymi męczennikami, franciszkanami, chcemy prosić dobrego Boga o to, byśmy nie stracili wiary w sytuacji granicznej, żebyśmy nie wyparli się Chrystusa, żebyśmy naszą modlitwą różańcową umieli też ochronić pokój w naszym kraju, w Europie, w świecie, ale przede wszystkim pokój w naszych rodzinach i w naszych sercach. To już wszystko w tym spotkaniu. Zapraszam na następne.
Zapraszam do odwiedzania stron internetowych poświęconych męczennikom. Linki znajdziecie na końcu tego filmu. Zapraszam też do subskrypcji kanału Michał i Zbigniew. Dzięki temu będziecie na bieżąco otrzymywać informacje o wszystkich nowych materiałach pojawiających się na tym kanale. Niech bracia męczennicy wszystkim Wam błogosławią i wypraszają wszelkie łaski potrzebne każdemu w życiu. Szczęść Boże! Na wieki są, oni tutaj są.